Dzień dobry, kochana. Witam Cię po bardzo, bardzo długiej przerwie, bo po prawie 3 latach mojej nieobecności właśnie w formie praktyki jogi. Jak się zapewne domyślasz, była ona spowodowana tym, że ja zostałam mamą. I tak jak mówi dziś tytuł naszej praktyki, tą zmęczoną mamą bywam często. I wiele zajęło mi znalezienie takich ćwiczeń, takiej praktyki, która mnie wyciszy, uspokoi mój układ nerwowy i tak ukoi. To, co dziś Wam pokażę, te ćwiczenia, które razem wykonamy, to nie jest praktyka, która sprawi, że spalisz 1000 kalorii, że wyrzeźbisz sobie pośladki i zrobisz sześciopak na brzuchu. Nie. To jest praktyka, która po prostu ma za zadanie Ciebie zrelaksować, żebyś chwilę ze sobą pobyła i pozbyła się tego nadmiaru bodźców, których doświadczasz na co dzień. Poziom zaawansowania jest na poziomie 0, także dla każdego się sprawdzi. Nieważne, czy kiedykolwiek praktykowałaś jogę, czy też nie, ta praktyka powinna przypaść Ci do gustu. I też, jeśli nie jesteś mamą, też będzie ok. Też mam nadzieję, że spędzimy miło czas. Co jest potrzebne? Wygodny strój. Nie musisz mieć leggingsów z najnowszej kolekcji. Nie musisz mieć nie wiadomo jak zaawansowanej maty. Wystarczy tylko trochę miejsca w pokoju i przede wszystkim Twoje skupienie. Bardzo możliwe, że tę praktykę będziesz odbywać na raty, bo ktoś lub coś będzie Ci przeszkadzać, albo że po prostu stwierdzisz, że lepiej popatrzeć sobie w sufit. Też jest ok. Mam nadzieję, że ta praktyka dzisiaj Ciebie po prostu wyciszy, ukoi. I już teraz mogę Ci gratulować, bo dokonałaś czegoś niesamowitego. Znalazłaś czas dla siebie, czas dla swojego zdrowia i to jest, słuchaj, wyczynem. Dobrze o tym wiem. Sama wiem, jak trudno jest znaleźć chociaż chwilkę dla mnie. Więc skoro jesteś tutaj, to wykorzystaj ten czas na maksa. Skup się na sobie, na swoim ciele, na swoim organizmie. Możliwe, że się rozpłaczesz. Możliwe, że znajdą Cię jakieś przemyślenia. To też jest ok. Pamiętaj, że najważniejsze to po prostu chcieć. Chcieć coś dla siebie zrobić. A to, jak to będzie dalej się układać, to już jest inna para kaloszy. Teraz jesteśmy tu i teraz zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby Ci pomóc. Usiądź wygodnie. W siadzie skrzyżnym. Twoja głowa jest przedłużeniem Twojego kręgosłupa. Przede wszystkim delikatnie wyprostuj plecy, zamknij oczy i staraj się skupić na swoim oddechu. Wdech nosem, wydech ustami. Z każdym wydechem czuj, jak się rozluźniasz, jak pozbywasz się wszystkiego, co Ci po prostu nie służy. Ok, otwórz oczy, ręce wyciągnij do przodu, wdech do góry. Dłonie łączą się nad głową i delikatnie opadają. I staraj się zakreślić przed sobą jakby takie wielkie koła. Jakbyś miała objąć piłkę gimnastyczną. I oddech. Wdech do góry i wydech do dołu. I jeszcze wdech. I wydech. Ok. Teraz przytul swoją głowę, przyciągnij do swojego ramienia i delikatnie wydłużaj tutaj lewy bok szyi. Akurat w moim przypadku, obojętnie którą stronę weźmiesz, będzie ok. I znowu oddychamy, rozciągamy. Szyja, barki są to miejsca w naszym ciele, które najbardziej się spinają w trakcie zmęczenia, w trakcie stresu. Więc musimy się o nie zatroszczyć. I druga strona.
Przytulamy, przyciągamy delikatnie głowę do ramiona. Do ramiona? Do ramienia. Musisz wyczuć ten moment, co jest dla Ciebie przyjemne w tym ruchu, jak bardziej się rozciągnąć, ale wiadomo, nie robić tego na siłę. I jeszcze ostatni raz wdech i wydech. I okej. Teraz głowa delikatnie do tyłu. I tak staraj się ją tak opuścić i tak delikatnie pomasować z tyłu. W zależności o jakiej porze dnia wykonujesz tę praktykę, takie ćwiczenie będzie bardzo przydatne. I do przodu. I to samo, delikatnie, z boku na bok. Rozluźnij, wszystko rozluźnij. I okej. I teraz skręć się do boku. Ja zaczęłam od swojego prawego. Przeciwna ręka do przeciwległej nogi. I staramy się wyprostować jeszcze bardziej plecy. Głowa jest przedłużeniem naszego tułowia. I jakby troszeczkę dociskamy. Staramy się znaleźć takie miejsce, gdzie czujemy, że to rozciąganie jest faktycznie aktywne. Każdy z nas ma inny zakres ruchu. U każdego ten skręt może wyglądać inaczej. To jest jak najbardziej ok. Plecy proste, głowa jest przedłużeniem kręgosłupa i oddychamy. Wdech i wydech. Możesz sobie tak stęknąć, jęknąć, tak wyrzucić wszystko, co Ci przeszkadza. I zmieniamy stronę. Ta ręka, która jest z tyłu, ona Cię jak gdyby podpiera i stabilizuje. Możesz ją przełożyć tutaj do przodu i złapać się na przykład za udo i pogłębić wtedy skręt. Wszystko zależy od Ciebie. Pamiętaj o oddechu, plecy prosto, klatka piersiowa wypchnięta do przodu. I jeszcze jeden oddech. Ok. Skręty są na tyle fajne, że one jak gdyby zaglądają do takich miejsc w naszym ciele, w których naprawdę kumuluje się stres i niepotrzebne emocje, które tłumimy w trakcie dnia. Więc pamiętaj, jeśli chcesz jakiś element ćwiczeń włożyć, dodać do swojej praktyki, czy do takiego zwykłego poruszania się, to skręty będą idealne. Dobrze. Kładziemy teraz rękę na macie. W zależności, jaki poziom zaawansowania posiadasz, możesz tak delikatnie się tylko podtrzymać, ale możesz też położyć całe przedramię. I jak się zapewne domyślasz, wyciągamy rękę do boku. Najważniejsze jest to, żeby klatka piersiowa była otwarta. Patrzysz cały czas w sufit, w niebo, obojętnie gdzie jesteś, po prostu do góry i pod delikatnym kątem. Ręka, która jest u góry, jeszcze bardziej rozciąga Twój bok. Możesz ją delikatnie opuścić. Możesz cały czas naprężoną trzymać w górze. Najważniejsze też jest to, aby Twój pośladek nie odrywał się od maty. On cały czas trzyma się podłoża. Rozciąga się tylko Twój bok i otwiera się klatka piersiowa. Przechodzimy do drugiej strony i analogicznie robimy to samo. Ręka nadaje ruch i ręka jeszcze bardziej rozciąga Twój bok. Klatka piersiowa do góry, głowa przedłużeniem kręgosłupa, patrzymy w sufit, biodro cały czas w tym samym miejscu. Wdech nosem, wydech ustami. Wdech nosem i wydech ustami. Czuj to miłe rozciąganie. Ta pozycja ma być dla Ciebie bardzo komfortowa. Pamiętaj, że możesz powrócić na przykład do góry i tylko w ten sposób się rozciągać. Ok, dobrze moja droga. Teraz przechodzimy do pozycji na czterech. I jak się zapewne domyślasz, będziemy wykonywać moje ulubione ćwiczenie, czyli pozycja krowy i pozycja kota.
Zaczynamy wyginając kręgosłup łuk do góry. Głowa przedłużeniem kręgosłupa. I z wydechem zaokrąglamy plecy. Pamiętaj, aby kolana były pod Twoimi biodrami, a dłonie pod barkami. I takim płynnym ruchem, typowo jest to ruch flow, góra i dół, zaokrąglamy plecy i wyginamy łuk. Pozycja, każda z tych pozycji, ten ruch rozpoczyna się od miednicy, nie od głowy, tylko od miednicy, więc zobacz, najpierw napinam brzusze i się tak podciągam jak kotek i potem znów od miednicy do góry. To ma być dla Ciebie przyjemne, to ma być dla Ciebie miłe, masz się tutaj zrelaksować w pełni. Nie rób nic na siłę. Nie dociskaj, nie męcz się. To ma być taki flow. Twój kręgosłup teraz się rozluźnia. A przede wszystkim mięśnie przykręgosłupowe, które są tak katowane, kiedy nosimy na przykład naszego bąbla cały czas. Okej. I teraz tak jak powiedziałam, w tej pozycji zależy mi na takim flow, czyli kołyszemy się z boku na bok. Brzuszek jest cały czas jakby zaangażowany. Możesz tak pobawić się troszeczkę, pokołysać biodrami, rękoma. Tu nie chodzi o to, żeby nie wiadomo, co tutaj robić ze swoim ciałem, tylko chodzi tutaj o to, żebyś wprowadziła takie miejsce, taki luz, żeby ta praktyka nie była taka, wiesz, od do, tylko żeby była w tym jakaś przyjemność. Okej. I teraz, moja droga, robimy pozycję, którą kocham całym sercem, czyli przechodzimy do pozycji dziecka. Doskonale ją już pewnie znasz. Siadamy pośladkami na naszych piętach, na naszych stopach. I ja mam taką tendencję, że trochę mi się te biodra odpychają, znaczy odrywają, ale jest to ok, jest to normalne. Tylko pamiętaj o tym, żeby ta pozycja nie wyglądała tak, tylko żeby maksymalnie dociągać biodra, aby cały czas były oparte na stopach. Przenosimy ręce do przodu. Mam nadzieję, że będzie mnie tu dobrze słychać. Poprawię mikrofon, a Ty sobie leż spokojnie. Okej. I pamiętaj, wyciągamy się. Ręce nas ciągną do przodu, a pośladki ciągną do tyłu. Oddychaj, zrelaksuj się. Ta pozycja jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przyjemna. I przechodzimy do boku. Zaczniemy może od tej strony, od lewej strony. I kładziemy się na matę. I znów rozciągamy. Głowa opada na matę. Znów wykonujemy taki miły skręt, żeby uwolnić te wszelkie napięcia i zrelaksować najbardziej nasze plecy oraz układ pokarmowy, który często cierpi, gdy się stresujemy, jesteśmy takie zmęczone, wymęczone. Przechodzimy na drugą stronę i rozciągamy nasz bok. Pamiętaj, dłonie cały czas wyciągają nas do przodu, a biodra ciągną do tyłu. Możesz sobie postękać, pojękać. Masz się po prostu ukoić. Ma być Ci dobrze, pamiętaj. Okej. I przechodzimy teraz znów do pozycji na czterech i wyciągamy ramię
do góry. Wyprostowaną rękę, patrzymy się za naszą ręką i przekręcamy się do boku. Kładziemy rękę na macie i w tej oto pozycji sobie odpoczywamy i leżymy. Ręka druga może być wyciągnięta ponad głowę, wyprostowana, ale może być też założona i opleciona za Twoim udem. Najważniejsze jest to, żeby ten skręt był naprawdę przyjemny dla Ciebie. Sprawdzaj, eksploruj. Pięknie tutaj wszystko się rozluźnia. Nie obciążamy zbytnio naszych pleców, ale za to ten skręt jest mega, mega głęboki. Ok, i zmieniamy. Wyciągamy drugą rękę do góry, patrzymy się za naszą dłonią i kładziemy ją pod sobą na dole, na macie. I znów możemy rękę wyprostować, ale możemy też zapleść ją dookoła naszych bioder. Oddychamy, głowa jest zrelaksowana i leży na macie. Ja dzisiaj naprawdę widać, że po dosyć długiej przerwie tutaj jestem, bo ta bluzka mnie wkurza, włosy mnie wkurzają. Jeszcze muszę wpaść w ten rytm ćwiczeniowo-treningowy, a raczej YouTube'owy. Ale myślę, że mnie wybaczycie. Na pewno wybaczycie, no bo jakby nie. I przechodzimy znów do pozycji na czterech. I teraz bardzo bym chciała, żebyśmy przeszli do pozycji tak zwanego szczeniaczka. Ona jest już bardziej zaawansowana, ale nie jest straszna, nie bój się. Gdy była pozycja dziecka, przenosiłyśmy biodra do tyłu, a teraz przenosimy tylko klatkę piersiową do przodu i ręce. Biodra cały czas zostają w górze uniesione. W ten oto sposób leżymy sobie i maksymalnie dociskamy naszą klatkę piersiową do maty. Ręce znów ciągną nas do przodu. Głowa zrelaksowana, może spoczywać na czole, ale możesz zadrzeć brodę i ułożyć głowę na brodzie. Ja osobiście wolę wersję z czołem na macie. I teraz czujemy, jak rozciągają nam się plecy, jak otwiera się nam klatka piersiowa, która też się zaciska, kiedy jesteśmy zestresowane, przebodźcowane i oddychamy. Okej. Unosimy się do góry, siadamy na macie i teraz będziemy znów wykonywać skręty, ale będą one o wiele bardziej zaawansowane. Mianowicie, jedna noga jest ugięta, a druga przełożona. Myślę, że dobrze to wytłumaczyłam. Coś takiego ma Ci powstać. O, w ten sposób. I teraz Twoim zadaniem będzie pogłębiać skręt. Łapiemy się za nasze kolano i dociskamy do boku i wyprostowujemy się na maksa i delikatnie patrzymy się za siebie. Ręka z tyłu podpiera Ciebie, stabilizuje całą pozycję. Głowa przedłużeniem. Pamiętaj o oddechu. On jest tutaj kluczowy. I co ważne, Twoja miednica jest cały czas na macie. To, że rozciągamy tę nogę, nie oznacza, że ona jest gdzieś w powietrzu i oderwana. Dwa pośladki cały czas są na macie. Głowa jest przedłużeniem. Patrzymy się do tyłu i oddychamy. Otwarta klatka piersiowa. Wdech i wydech. Jeśli słyszysz jakieś
Problemy techniczne, raczej dźwiękowe, to wiedz, że to moja rodzina, a raczej córa. I teraz zmieniamy pozycję, przekładamy nogi, przekładamy się do drugiego boku, przyciągamy kolano, przyciągamy udo, prostujemy się, wyciągamy głowę przedłużeniem, patrzymy się do tyłu. Ręka tutaj stabilizuje całą pozycję. Wdech nosem, wydech ustami. Możesz się patrzeć troszeczkę do boku, to jeszcze bardziej pozwoli Ci się skręcić i potem poczuć taką ulgę. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Ok, dobrze. Teraz przechodzimy już powoli do końca naszej praktyki. Jak mówiłam, będzie luz blues. Chodzi tutaj o to, żeby trochę spędzić ze sobą czasu. Łączymy nasze stopy. Przechodzimy do takiej pozycji trochę lotosu, trochę żabki. Możemy złapać się za nasze stopy i delikatnie machamy naszymi kolanami, naszymi udami. Dlaczego taka pozycja? Dlatego, że dużo napięcia i spięcia skumulowanego jest również w miednicy. Dotyczy to głównie kobiet, no bo jak gdyby miednica to jest nasza, tak, że tak powiem, centrum dowodzenia chwilami, jeśli chodzi o naszą kobiecość, o nasze hormony. Tym bardziej, że często borykamy się z jakimiś bólami menstruacyjnymi. I więc dużo tu się dzieje w okolicach miednicy i chodzi tutaj o to, aby to wszystko tak rozluźnić, żeby dać sobie miejsce. I teraz możesz delikatnie nasze stopy, swoje stopy przeciągnąć do przodu i spróbować się pochylić. Chodzi tutaj o to, żeby właśnie rozciągnąć plecy, otworzyć miednicę. Ale najważniejsze jest to, żeby nie zaokrąglać zbytnio pleców. To nie ma być skłon na siłę, ty nie musisz położyć się na podłodze. Po prostu delikatnie dociągaj się do swoich stóp, nic poza tym. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Jakby co to moje dziecko, nie wasze, nie bójcie się. Ach, to życie matki. Dobrze, wyprostowujemy się i teraz w tej pozycji zaokrąglamy plecy i wyginamy je jeszcze bardziej do góry. Robimy taką pozycję jakby krowy kota zmodyfikowanego, bo w pozycji żabki. I jeszcze spróbuj się tak rozciągnąć, poczuj ten flow. Możesz dodać jakieś ruchy, trochę takie tańczące, płynące. Zrelaksuj się, odpocznij, tak? Ukoj swoje ciało do góry i na dół. Do góry i na dół. I teraz usiądź wygodnie. Siad skrzyżny. I jeszcze przez chwilkę pooddychajmy, tak? Zamknij oczy, głowa przedłużeniem twojego kręgosłupa, wdech nosem. I wydech ustami. Poczuj, jak z każdym oddechem twoje ciało robi się coraz bardziej miękkie, lekkie i szczęśliwe. Nie przyciągaj swoich ramion do uszu, one są zrelaksowane i dumne na dole. I jeszcze trzy razy wdech nosem, wydech ustami.
Okej, delikatnie otwórz oczy. Witam Cię na planecie Ziemia. Podziękuj sobie za ten czas, bo to był piękny czas. Będę pojawiać się tutaj częściej. I daj mi proszę znać w komentarzu, jakiego rodzaju praktyki chciałabyś jeszcze obejrzeć, co Cię najbardziej interesuje. No i mam nadzieję, że po tej praktyce totalnie zmienisz nastawienie do wielu rzeczy, a przede wszystkim, że nie będziesz już taka napięta. Na tym mi najbardziej zależało. Do następnego. Pa, pa.